On November 14, 2015, a Polish drama club in Clearwater, under direction of Violeta Ramos-Merchante, performed a play called Professor Janusz Groszkowski to celebrate the Polish-American Engineers Association annual dance at the Polish Cultural Center in Clearwater. And now, please relax and enjoy with wonderful evening, and thank you for coming. Przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie, za to, że Klub Inżynierów chciał dać szansę naszemu dopiero otwierającemu się teatrzykowi, żebyśmy mogli przedstawić coś o panu profesorze Groszkowskim. Znaleźć cokolwiek z życia osobistego pana profesora było bardzo trudne, dlatego jest po prostu bardzo dużo jego osiągnięć naukowych. Był człowiekiem wybitnym. Jednak podzieliliśmy w przedstawieniu życie pana Janusza Groszkowskiego, zrobiliśmy trzy krótkie epizody z trzech okresów jego życia. Zapraszam serdecznie i oddaję głos dzieciom. Dzień dobry, pani Marysiu. Ale wam tu dobrze, macie oświetlane elektrycznym prądem. Całe miasto musi spędzać wieczory przy świecach. To przy fabryce mieszkanie jedyna zaleta. Za dnia hałasu tu też żadnej ciszy nie ma. Jakie urządzenia twój synek składa? Składa i rozkłada, sprawdza jak co chodzi. Ojciec go przyucza, to takiego hobby. Może kiedyś będzie z tym jakiś pożytek. A póki co, ja w domu mam spokój i ciszę. Na mnie już czas. Już czas, do domu trzeba wracać na kolację. Bądź zdrowa, Marysia, do zobaczenia wkrótce. Zobacz, już wiem jak radio działa. Ma wejście i wyjście źródło zasilania. Reaguje na fale elektromagnetyczne. Ach, to jest po prostu fantastycznie. Jestem z ciebie dumna, mój synku kochany, ale trzeba się poprzątać i kłaść się do spania. Ukończył Politechnikę Warszawską jako jeden z najlepszych i został profesorem na tej uczelni. Wciąż stawiał pytania i wiedzę swą doskonalił. Ustawił metodę kompensacyjną kontroli stałości fali. Z wyróżnieniem zdobył doktorat i kontynuował szereg badań. Zajął się mielinową teorią generacji i stabilizacji drgań. To do rozwoju elektroniki wniosły ważny wkład. Imię profesora Groszkowskiego poznał świat. Zależność zmian częstotliwości drgań generatora od zawartości harmonicznych, zwane równaniem Groszkowskiego, jest dziś znana elektronikom wszystkim. Również techniki próżni i pomiary niskich ciśnień gazu przyniosły profesorowi Groszkowskiemu wiele sławy. Tymczasem wybuchła II wojna światowa, więc profesor dla wojska dekoduje broń wroga. Profesorze, ta nowa broń Niemców wygląda szczególnie groźnie. Dobrze, że się panu dało wszystkie części zabezpieczyć i schować. Inaczej nie można by jej działania rozszyfrować. Tak, to pierwszy w historii rakietowy pocisk balistyczny. Przekazaliśmy już aliantom tego przekrój techniczny, układ sterowania i miejsca produkcji. Mam nadzieję, że im się te fabryki zniszczyć, bo jeżeli Niemcy produkcję mieliby kontynuować wojnę jak nic, przegramy. Boże nas uchowaj. Bez obaw.
kadry radiotelegrafistów szkolne przez pana na pewno staną na wysokości zadania. Komunikacja Armii Krajowej jest na najwyższym poziomie. Tak, to ludzie zgodnie zaufania. Można na nich liczyć. Inżyniera Groszkowskiego można by długo mówić i rozprawiać. Mamy tu dzisiaj kilku uczniów szukających odpowiedzi na swoje pytania. Pan Janusz zawsze chętnie wyjaśniał i uczył w szkołach i radio, promując naukę. Oto specjalne dla was jego z dziećmi spotkanie, na którym wiele spraw trudnych prostszymi się stanie. Panie profesorze, ja nic nie rozumiem. Co pan dla nas robi, to jest dla nas za trudne. Co znaczą te wszystkie wykresy i szematy? Mógłby to pan jakoś łatwo wytłumaczyć? Widzę, że masz popcorn. A jak go zrobiłeś? Normalnie. Ziarenka w paczce do mikroforówki wrzuciłem. Trochę się nagrzały, trochę postrzelały i tak sam się zrobił popcornu worek cały. No tak, lecz żeby mikrofalówki dobrze pracowały i żadne łączenia się w nich nie spalały, to ich twórcy skorzystali z mojego wynalazku. Magnetronu metalowego z obwodami w środku. Magnetronów używa się też w radarach i do lamp siarkowych budowania. A ten dziwny wzór, panie inżynierze, to co takiego? Bo ja w żaden sposób nie mogę rozgryźć tego. To jest wzór do teorii tkanin nieliniowych. Bez niego o elektronice nie byłoby mowy. Jeśli masz dziś komórkę lub masz komputer, równanie Groszkowskiego jest do tego kluczem. A mnie ciekawi, ta szklanka jakby bombka, że sprzężyna w środku, do jakiego to posłużyło wynalazku? To jest głowica Groszkowskiego, zwana głowicą JG. Cały świat z niej korzysta na amerykańskiej licencji. A mnie najbardziej interesuje ta książek Długa Lisa. Tak wiele i pan napisał. Nie starczyłoby życia. Panie profesorze, co by pan polecił czyszczągom i chłopcom, duży jak pan, chcieliby zostać naukowcami? Nauka to nie samo zaspokojenie ciekawości i przenikanie świata tajemnic mnogości, lecz także siła życiowa narodu, który w walce o byt decyduje bardziej niż każdy inny oręż. Profesor inżynier Janusz Groszkowski, poza przeciętnym dorobkiem naukowym, udzielał się również ludzi pokrzywdzonym. Próbował interweniować w problemy działania państwa, sądów i prokuratury. A gdy to nic nie dało, zegnał się państwa funkcji. Praworządność była u niego zawsze na pierwszym miejscu, jako państwo i narodu podstawa egzystencji. Potrzeba obnowy, moralnie gnał, rósł Solidarność, który stał się symbolem i strukturalnym dorobcą. Etyka i nauka. Nauka i etyka to wytyczne inżyniera wybitnego życia.